Wpadki się zdarzają, również w mediach. Gorzej, kiedy program jest na żywo. Dziś przedstawiam Wam 10 wpadek w polskiej telewizji. Miejsce 10. Marcinowi Prokopowi przytrafiła się mała wpadka. Podczas transmisji na żywo często popełniane są błędy i to jest oczywiste. W tym jednak przypadku sytuacja była dość mocno niezręczna, gdyż pękły mu spodnie i wszystko musiało być jak najlepiej zaimprowizowane. W ramach programu, zapowiedzmy lepiej występ muzyczny, bo trzeba to na tobie zaszyć. Miejsce 9. Dziennikarka Hanna Lis często jest bohaterką wpadek na wizji. Prezenterka zapomniała już nazwiska swojego rozmówcy, nie wiedziała jak rozwinąć skrót JOW, a także prowadziła wydanie panoramy z papierosami na telewizyjnym stole. Profesor, proszę bardzo. Dobra. Musimy kończyć. Miejsce 8. Drobne przejęzyczenie Macieja Kurzajewskiego podczas komentowania skoków narciarskich rozbawiło, ale i zażenowało spore grono widzów TVP. Kamila Stoka i 20 Stefana Huria. Zatem szanowni... Miejsce 7. Podczas nagrywania wiadomości z miejsca wypadku raczej nie korzysta się z napisanego tekstu. Najwidoczniej ta dziennikarka nie była w stanie odnaleźć się w takiej sytuacji. Najprawdopodobniej albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie... Miejsce 6. Choć teraz o Radku Majdanie jest dość cicho, to kilka lat temu podczas wypowiedzi dla Canal Plus użył wiązanki, której nikt się nie spodziewał. I on, kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył. A powiedzmy, bramka była, ręka była, co? Miejsce 5. Z wymową nazwisk obcokrajowców często jest problem. Znane są przypadki popełnienia takich błędów przez tak duże i doświadczone stacje, jak na przykład TVP. Francuzowi Zinedanowi. Miejsce 4. Telewizja rządzi się swoimi prawami. Niestety, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i nawet najwięksi profesjonaliści mogą mieć czasem gorszy dzień. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od 2 dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą. Miejsce 3. Podobno nagość się dobrze sprzedaje, dlatego 3/4 dziennikarek posiada mocno wyeksponowany biust. Jednak może mieć miejsce taka sytuacja, że guziczek sam się przypadkowo rozepnie. Przypadek? Od Suwałk... O Boże Święty, przepraszam, mi się guziczek rozpiął. Od Suwałk przez Lublin aż... Miejsce 2. Podczas nagrywania może przydarzyć się wiele dziwnych i trudnych do opanowania sytuacji, ale chyba najgorszą z możliwych jest wybuch niekontrolowanego śmiechu. Jak chcesz... Ale naprawdę, no... Miejsce 1. Panuje przekonanie, że teleturnieje są ustawiane przez stacje telewizyjne. Dlatego może być też taka sytuacja, w której komuś całkowicie nie powiodą się żadne odpowiedzi. No i jak to się mówi, zostanie z niczym. Co gasimy? Gasimy, Andrzej powiedział, zapał. To nie jest wysoko punktowana. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!